Jak to jest wszystko nagrywane? Przecież to nie znasz, wytną mnie. Ale oni to puszczą. Przecież to się montuje wszystko, patrz. Się trzeba też kłócić, no, żeby się godzić. A wiesz, jak się człowiek godzi, nie? Anna Sekielska zawodowo jest prezesem zarządu wydawnictwa Od Deski do Deski, które założył ten oto pan, czyli mój szanowny małżonek. Czyli wydajemy książki. Natomiast w wolnym czasie, hobbystycznie, ale również też zawodowo, jestem licencjonowanym przewodnikiem PTTK po województwie podlaskim. Oprowadzam wycieczki. Oprócz tego mamy 5 psów, 4 koty, mieszkamy na wsi. Męża często nie ma, więc mam co robić. Żona ma olbrzymi potencjał, którego nie chce rozwijać. Wielokrotnie namawiałem ją do tego, aby prowadziła swój kanał na YouTubie, ale nie chce. Tak, najbardziej Tomek lubi, jak komentuje mecze. Jak razem oglądamy mecze i komentuje stroje zawodników. Uwielbiasz to. Jak mówię, na przykład zielone boisko jest, a sędzia jest w zielonym stroju i w ogóle go nie widać. Albo skarpetki mnie pasują do spodenek. No bez sensu. Oczywiście. Uwielbia Tomek. Nie, bardzo lubię występować z żoną, ale żona niekoniecznie chyba lubi ze mną, bo często mi odmawia występów wspólnych. Nieprawda. No jak nieprawda? Prawda. Nie będziemy się teraz kłócić, bo runie ideał naszego związku. Czy myślę, że zawód, który wykonuję od ćwierć wieku już prawie, a właściwie od ćwierć wieku, jak chcesz zmienić mnie na młodszy model teraz? Myślę, że ten zawód sprawia, że... Znaczy, ten zawód, który wykonuję, nie do końca jest zawodem, tylko i wyłącznie to jest raczej sposób na życie. I całe szczęście, że Ania, kiedy zaczynaliśmy się spotykać, zdawała sobie dokładnie sprawę z tego, co robię, czym się zajmuję i czym chcę się zajmować. I była bardzo wyrozumiała od samego początku naszej znajomości. Zahartowałeś mnie. Moja żona, ukochana Anna, przyzwyczaiła się do tego, że dużo pracuje i myślę, że gdybym zaczął pracować mniej, mogłaby się czuć nieco nieswojo i martwić się, czy jest wszystko w porządku ze mną. Tak.